Witajcie, witajcie, dzień bracia dobry. I siostry, po świętach. Dawno żeśmy się nie widzieli, patrzcie, jak się na dworze 6 rano, poniedziałek. Oczywiście nagrywamy to wieczorem w niedzielę, bo o 6 rano nie bylibyśmy w stanie, musielibyśmy chyba przed 4 wstać. Nie, gdzie dłużej, plus zrzucanie z komputera, nie. O 3 musielibyśmy nagrywać. Byłaby szansa zdążyć. Cudowne święta, cudowny czas. Wierzę, że to przynajmniej u nas było fajnie. Jeszcze będziemy dzisiaj wieczorem rodzinną kolędę nagrywać, słuchajcie. Też mogliśmy sobie puścić i Sylwii kolędę w te święta i mogliśmy puścić sobie Judytki kolędę w te święta rodzinnie i obejrzeć. No taki fajny czas. Dzisiaj być na pięknym niedzielnym spacerze, bo przepiękna pogoda. No więc cóż, wszystkiego najlepszego po świętach, kochani. No i teraz owoce tych świąt, żeby mieszkały w nas. Zobaczmy, co mówi dzisiejsze słowo. Ja przyznam, że jeszcze nie czytałem poniedziałkowego słowa, bo się bardzo wzruszyłem niedzielnym słowem. Którego to będzie? 28, tak? 28, czyli jest święto świętych młodzianków, męczenników. No i na początku mamy Janie, pierwszy rozdział z pierwszego listu Jana. Ja Jan, tak. Więc posłuchajmy, co Jan powie. Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak on sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo. A krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg, będąc wiernym i sprawiedliwym, odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli powiemy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki, naprawdę niech będą dzięki. No co z tego wypływa? No Jan pisze, w sumie opisuje całe dzieło zbawcze i sens tego, co to ma dla nas dzisiaj. On nie mówi, że nie będziemy grzeszyć. Mówi, chodźcie w światłości, czyli chodźmy bez grzechu. Mówi, chcę, żebyście nie grzeszyli. Pisze to wam po to, byście nie grzeszyli. Ale jeśli zgrzeszycie. I powiem wam, to jest ten punkt, w którym ze świętym Pawłem mogę powiedzieć, że aby grzech nade mną nie panował, to jest ten punkt, nad którym dużo myślałem w ciągu tych świąt, dużo myślałem właśnie o tej dziedzinie, że w sumie wolałbym nie grzeszyć, no każdy by wolał pewnie nie grzeszyć. I tu chodzi o takie stałe zdecydowanie się na grzech, czyli jeżeli się zgrzeszy, no to mamy pośrednika, idźcie, wyznajcie grzech. Mówi taką bardzo znamienitą prawdę dla nas. Idź wyznać ten grzech, oddaj go Bogu, bo Jezus za każdy z tych grzechów już umarł. I on tutaj takie zdanie pisze, no bardzo mocne. Jeśli nawet ktoś zgrzeszyłby, mamy rzecznika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. On jest ofiarą przebłagalną. Tak w Starym Testamencie były te zwierzęta, ich krew była tam przelewana, by złożyć ofiarę za grzechy człowieka. Tak Jezus złożył się sam w ofierze dla mnie, za mnie, za ciebie i za cały świat. I dlatego prawda o nas jest taka, że jesteśmy grzesznikami, ale odkupionymi w Chrystusie. I bracie i siostry, dalej Jan pisze, że jeżeli twoje serce cię oskarża, czy diabeł cię oskarża, to Jezus już to wszystko pokonał. To zostało dokonane w Nim. I abyś nie dawał się po prostu oskarżać, nie? I on mówi, zobaczcie, Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy w Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Czyli zachęca nas do chodzenia w świetle cały czas. By moje życie, twoje życie było światłem, też nie boję się tego powiedzieć, dla świata. By moje życie świeciło dla świata. No i zachęcam, by o to w swoim życiu walczyć. A gdy nie wyjdzie, w jakiejś dziedzinie, w takiej czy innej, czy w kilku dziedzinach, mamy
możliwość wyznać to Bogu. Dlatego też Was serdecznie zachęcam do korzystania z sakramentu pojednania. To jest takie piękne rozwiązanie w naszym Kościele. I tu pamiętajcie też, nieważna jest ta świętość tego księdza, bo może nie ma tego, do którego Ty lubisz chodzić. Pójdziesz do innego, sakrament tak będzie ważny. Grzech tak Ci jest odpuszczony, jeśli go wyznasz, a Ty go tam wyznajesz. No i tyle. Amen. A dla mnie to słowo zaprasza mnie też do tego, by wejść, też to przyjęcie światłości Bożej, ale też tego, żeby uwierzyć, że w Bogu nie ma naprawdę żadnej ciemności, żeby nawet nie tyle uwierzyć, ale mieć tę pewność w sercu, że Bóg naprawdę jest światłością, że On jest prawdą, że On jest, że jest jedyną światłością, jedynym rozwiązaniem, że Bóg też jest dobry. Bo ja widzę dookoła różne takie akcje, jakie się dzieją, takie tu zróbmy to, tamto, tamto, takie wzniosłe bardzo. Ale mam wrażenie, że one jakby odbierają Bogu to, że Bóg jest naprawdę dobry. Jest naprawdę dobra dla Ciebie. Że chce dobra, że ta ofiara Jezusa Chrystusa się dokonała i jej niczego nie brakuje, że ona jest pełnią. Że to, że Jezus Chrystus podjął taką decyzję, zdecydował się i wypełnił obietnicę Ojca i przyjął ciało z Marii Dziewicy, to naprawdę to jest pełnia. Nie trzeba nigdzie indziej szukać. Nie trzeba nigdzie indziej szukać, że On jest naprawdę pełnią. I tutaj potrzeba takiej wiary właśnie w to. I ja widzę, że też w moim życiu był to taki punkt, od którego się też odbiłam do wzrostu. To wiecie, tak jak jest, przycinasz gałązki i rośnie krzak, przycina gałązki, one odbijają piękne, zdrowe, nowe, wydają dobre owoce. I to jest właśnie to, ja też miałam ten punkt takiego odrodzenia się w Bogu na nowo, ale musiałam uwierzyć, że nikogo poza Nim nie ma, tak jak tutaj jest, mamy Rzecznika jako Jezusa Chrystusa i że Bóg jest naprawdę dobry i że jest prawdą i to, co czyni, przynosi światłość do mojego życia i On jest jedynym źródłem tego. I to był moment rozwoju w wierze, wejścia w misję, ponieważ ja znalazłam poczucie bezpieczeństwa w Bogu i cokolwiek by na mnie przychodziło, a przychodziło i przychodzi do dzisiaj, to ja mam pewność w Bogu. Ja mam w Nim pewność, że to On jest światłością i na Nim buduję całe moje życie. I cudowne jest to i wspaniale, że mimo tego, że jestem grzesznikiem, Bóg daje mi do zrobienia takie wielkie rzeczy. I też, wiecie, dla mnie takim pięknym świadectwem jest, z wieloma osobami się podzieliłam właśnie, też tą kolędą, którą nagrałam, ale tak też się popłakałam wieczorem, bo zobaczyłam, że no ta kolęda, ona bardzo przekracza mnie w dźwiękach. Ja normalnie nigdy nie śpiewałam takich dźwięków wysokich i tak nie śpiewałam. I ja zobaczyłam, że to był moment dla mnie, że Bóg we mnie uwierzył. Że to było też dlatego, że Bóg pokazał mi, jak bardzo we mnie wierzy, że Sylwia, Tobie się to uda. Nie? I to jest przepiękne takie dla mnie doświadczenie i po tym doświadczeniu ja mogę iść dalej, robić następne rzeczy. To się przekłada na wszystko. Wiecie, co jeszcze będzie? To się przekłada na wszystko po prostu. To już nawet nie chodzi tylko o to śpiewanie, ale też na to, że właśnie to Bóg jest tą światłością. On dał mi to światło i mimo tego, że właśnie jestem grzesznikiem, nie wyrzekam, znaczy nie wypieram się tego, że nie jestem, to ta światłość Boża pozwala mi dążyć do świętości, do tego, bym ja była święta w Nim. To przepiękne jest to słowo, też dzisiaj właśnie tak mnie buduje do tej świętości, zaprasza mnie do tej świętości przez też robienie tych rzeczy, gdzie mogłam powiedzieć, nie, ja nie dam rady, naprawdę nie dam rady. Ile razy się poddawałam, nie, w wielu rzeczach i też w tym śpiewaniu, a Bóg w to uwierzył, wlał to w moje serce i przez ludzi, bo przez też Kasię, mojego nauczyciela głosu, też to się dokonało i Bóg to zrobił we mnie. I to jest dla mnie takie przepiękne świadectwo, nie z pychy, tylko właśnie na świadectwo chwały Bożej dzieliłam się tą kolędą. No i dzisiejszy psalm, 124. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. A ja tylko jeszcze dopowiem, że słuchajcie, Sylwia właśnie jak przekracza samą siebie i odważa się powiedzieć Bogu tak, to rzeczywiście rzutuje na wszystko i też mam, powiem, mam przez to coraz lepszą żonę, więc panowie, jeśli twoja żona marzy o przekroczeniu jakiegoś punktu w swoim życiu, takiego rozwoju, to wspomóż ją i będziesz miał jeszcze lepszą żonę.
Tak? Tak. Ale? No pewnie tak. No, tak, tak. Bo to jest takie doświadczenie spełnienia i szczęścia. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstali, wtedy pochłonęliby nas żywcem, gdy gniew ich przeciw nam zapłonął. Wówczas zatopiłaby nas woda, potok by popłynął nad nami, wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody. Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników. Sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni. Nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. No, po prostu psalm jak dla mnie, jeszcze tam ten ptasznik, gdzie ja po prostu boję się nawet takiego pająka, co gdzieś tam nawet w Antidotum, pamiętasz, nad tym gliniącym nagrywaliśmy tam, o Boże, i ten pająk nade mną. A tutaj ptasznik, raz córka, byliśmy w sklepie zoologicznym i córka mówi, o mamo, zobacz jaki ptaszek ładny, a to ptasznik. Więc ja po prostu przeżyłam traumę w tym sklepie. Ale też wiemy, że ta sieć pajęcza jest bardzo, to jest jedna z najmocniejszych nici na świecie, chyba w ogóle najmocniejsza taka nić, jak tam badają to naukowcy. A, no i tu jest takie porównanie, że dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników. Że jest to możliwe, że jest pokonanie z Bogiem, ponieważ początek jest, gdyby Pan nie był po naszej stronie, to wtedy te wszystkie rzeczy i ci ludzie by nas pochłonęli, i gniew ich by zapłonął nad nami, i woda by nas zatopiła, i potoki, i byśmy zginęli w tych sidłach ptasznika, gdyby Bóg nie był po naszej stronie, a z tego wszystkiego Bóg nas wyrywa. Bóg też nas ochrania przed tym, by nas to nie dosięgnęło, by nas to nie dotknęło, nie zatopiło, nie pochłonęło. Z tego wszystkiego, to jest nawet o tym gniewie ludzi, że On nie miałby wpływu nad nami i nie ma wpływu nad nami, nad naszym życiem, jeżeli Bóg jest po naszej stronie, a jest. Właśnie chodzi o to, że jest, czyli tutaj znowu to, co jest w tym pierwszym czytaniu, że trzeba znowu uwierzyć, że Bóg taki jest, że to Bóg mnie chroni, nawet gdy ludzie, gdy słyszą o sobie złe słowa, no wiecie, no my też słyszymy dużo o sobie bardzo złych słów, no dużo ludzi gdzieś tam mówi o nas źle. Oczywiście bardzo dużo mówi o nas dobrze, ale to Bóg nas wyrywa z tego i te złe słowa nie mają na nas wpływu, jeżeli my się chronimy w imieniu Pana, a my musimy ciągle się chronić w Jego imieniu, w świętej Jego krwi, żeby to zło nie miało do nas dostępu. I my w to wierzymy i to jest dla nas ochrona. I to naprawdę działa. Naprawdę, bracie, siostro, uwierz, że to działa, że kiedy my się chronimy, to działa. I ja wiem, że wiele tutaj z nas, tak jak się spotykamy w tej naszej wspólnocie Antidotum, to też macie to doświadczenie mocy krwi Jezusa, mocy imienia Jezus, bo też niektórzy piszą świadectwo i dziękujemy Wam za te świadectwa, które piszecie, że ta moc Boża porusza się w Waszym życiu i jest też dla Was schronieniem. Więc gdyby Pan nie był po naszej stronie, to wszystko złe miałoby do nas dostęp, a Bóg jest naszą pomocą. Nasz Pan i nasz Stwórca. I Jemu chwała i cześć. Amen. Amen. Też chcemy, słuchajcie, w tym miejscu może podziękować wszystkim też, którzy nam życzenia pisali, bo powiem Wam, ja mam jeszcze kilkaset, na które nie wiem, czy jeszcze zdążę odpisać, bo też cały czas rodzinnie staramy się ten czas spędzać, a nie sami gdzieś dla siebie. Więc jeżeli ktoś z Antidotum pisał do nas, a ja nie odpisałem jeszcze, czy Sylwia, to przepraszamy, ale dziękujemy Wam bardzo i też Wam odwzajemniamy to wszystko. I kochani, Wasze życzenia naprawdę spełniają się, ponieważ te święta były przepiękne, takie spokojne, takie radosne. Teściowe się nie pokłóciły. Tak, tak, to jest sukces. Może było to oglądać. No, pozdrawiamy teściowe. I to było takie błogosławieństwo. Dziękujemy Wam za wszystkie słowa błogosławieństw. One się wypełniły. Amen. Dalej są tu razem jeszcze. Robią obiad. Robią obiad, teraz byśmy mogli nawet Antidotum. Przepiękny układ. Aklamacja. Ciebie, Boże, chwalimy. Ciebie, Panie, wysławiamy. Ciebie wychwala męczenników, zastęp świetlany. Często się pojawia to pytanie o cierpienie. Myśmy wczoraj u Dominikanów przepiękne kazanie usłyszeli o cierpieniu. Trzyminutowe. Ksiądz powiedział wczoraj, czyli w sobotę, czyli w drugi dzień świąt.
powiedział o tym, że Bóg nie chce naszego cierpienia i to kilka razy podkreślał, żebyśmy po prostu pamiętali, Bóg nie chce. Okej, no i teraz czytamy dzisiejszą Ewangelię w tym kontekście. Wychwalacie męczenników zastęp świetlany. Męczennicy w rozumieniu Kościoła, w rozumieniu Słowa Bożego, Nowego Testamentu, no to są ci ludzie, którzy oddają życie, czy cierpią za wiarę. Cierpią za wiarę. Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł pański ukazał się Jezusowi we śnie. Józefowi. A co powiedziałem? Jezusowi. Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę, udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasów, o którym dowiedział się od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Oto słowo Pańskie. Bogu nie będę. Chwała Ci, Panie, za Twoje słowo, które też tłumaczy ważną rzecz. Jeszcze raz to przypominamy, bo to oczywiście było już w Antidotum. My jako ludzie mamy prawo do zła. Mamy prawo zabijać. Mamy wolność. Ta wolność między innymi pozwala nam zabijać, niszczyć, gwałcić, kraść, męczyć, torturować. Mamy prawo. Oczywiście Bóg zachęca nas, choćby weźmy pierwsze czytanie z listu Jana, zachęca nas do chodzenia w światłości, nie w grzechu, to oczywiście jest grzechem i złem. Ale mamy wolną wolę. I ta wolna wola na to pozwala. To jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić i od tego wyjść, bo to był punkt wyjścia. Teraz nieważne, jak wielkie to będzie zło, czy ja zabiję 1000 dzieci, czy zabiję jedno dziecko, czy zabiję je w wieku 2 lat, czy zabiję je w wieku minus 4 miesiące. W sensie jeszcze w łonie, nie? Matki. Nieważne. Zło jest złem, morderstwo jest morderstwem. I masz prawo to czynić. To jest bardzo ważne, żebyś sobie zdał sprawę. Masz prawo i każdy ma prawo. I nie dziw się, jak oni mogą. Mogą, bo mają wolną wolę. Jeśli ty tego nie czynisz, oni mogą. Teraz o co chodzi? Zobaczcie, te dzieci jak już umarły, tutaj zostały zabite w taki czy nie wiem, ścieli mieczem czy w inny sposób, te dzieci już są w niebie z ojcem. One już nie czują bólu, lęku i czegoś tam jeszcze. Miały chwilę strachu. Kto cierpi na ziemi? No domyślam się, że ich albo starsze rodzeństwo, a na pewno mamy i ojcowie. Na pewno ci ludzie przeżywają jakąś niesprawiedliwość. Dlaczego moje dziecko? Dlatego to dziecko, że ktoś chciał popełnić zło, ktoś chciał dokonać tego zła, ktoś chciał zła, najprościej. I mam prawo ja też zło zrobić tobie, mam prawo zrobić zło mojej żonie i w drugą stronę. I teraz, dlaczego dzieci cierpią? Bo ktoś chciał zrobić zło. To jest jeden podstawowy powód. Dlaczego matki cierpią? Bo ktoś chciał uczynić zło. Motywacja obojętnie jaka by nie była. Uczynił zło, chciał uczynić, uczynił, jest. Czasem może być wypadek, ale tu nie był wypadek, to było celowe działanie. Wytłukł wszystkie dzieci do 2 lat, bo mniej więcej 2 lata wcześniej miał się urodzić Mesjasz, według tego, co mówili mędrcy ze wschodu. No i teraz o co chodzi z tym męczeństwem? Albo inaczej, jest pytanie to, dlaczego Jezusowi anioł przyszedł i się objawił, a innym matkom, znaczy Józefowi i Maryi przez to, a dlaczego innym ojcom nie powiedział, uciekajcie z tymi dziećmi, nie? Znaczy ja nie wiem, może byli jeszcze inni, którzy może też mieli we śnie, uciekajcie, a tego nie zrobili. Nie mamy tego opisanego, bo jakby Maryję znali bezpośrednio ewangeliści, I mogli wiedzieć o tej historii. Sam Jezus mógł opowiedzieć to, co opowiedział mu ojciec z jego dzieciństwa. My nie możemy założyć z tego fragmentu Ewangelii, że nikt inny tego nie usłyszał. Mam bardzo często, że ludzie słyszą od Boga, ale nie chcą tego zrobić, bo powiedzą, bo co? Nie, bo tu mam taki duży dom fajny, bo tu mam kredyt, bo tu mam swoje owce, bo tu mam coś, a widocznie mi się tylko wydaje.
Ale jedno wiem na pewno. Jeśli dany człowiek ma jakąś misję, zna swoją misję, to Bóg zrobi wszystko, co on może ze swojej strony, by go uchronić od zła, które miałoby go od tej misji odciągnąć. I na pewno z wszystkich tych dzieci dwuletnich Jezus był na pewno dzieckiem z misją i Bóg musiał uczynić wszystko, by to dziecko wypełniło tą misję, tym samym jego rodzice oczywiście. I śmiem tutaj powiedzieć, że wiele osób z nas doświadcza tego zła właśnie z tego powodu, że być może nie posłuchało głosu Boga. Gdy Bóg dał jakąś sytuację, coś do zrobienia, jakieś zadanie do zrobienia, a myśmy tego nie wykonali. Śmiem tak twierdzić, ponieważ tak mi mówi Słowo Boże, że jeżeli my jesteśmy posłuszni Bogu, to Bóg uchroni nawet naszą nogę, stopę, by nie uraziła się o kamień. Jeśli jesteśmy posłuszni, ale w czym? We wszystkim. I można na pewno powiedzieć o Marii i Józefie, że byli posłuszni we wszystkim. I oni usłyszeli głos anioła i poszli za tym głosem. I bracie i siostry, teraz nie chcę, żeby ktoś tu się oskarżał, jeju, to ja czegoś nie zrobiłem. Nie. Ja cię zachęcam, żebyś dzisiaj słuchał głosu Pana. Żebyś od dzisiaj, nieważne co było wczoraj, ważne co jest dzisiaj, żebyś od dzisiaj wybierał głos Pana jako normę twojego życia. Normę. Nie okazyjnie, z okazji świąt czy z okazji Nowego Roku, ale jako normę. Od dziś dziennie chcę być wykonawcą Słowa Bożego. Na tyle, na ile ja dzisiaj znam. Amen. 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 I Ojcze, niech imię Twoje będzie błogosławione i uwielbione. Ja Ci dziękuję za święta, już się robi bardzo ciemno. Nie wiem, czy nas jeszcze widać, ale przynajmniej słychać. Dziękuję za wszelkie dobro. Dziękuję za to dobro, które Ty uczyniłeś na ziemi. Za to, że Ty pokazałeś, jak można żyć. Dziękuję, Panie, że też nas z wszelkich złych sytuacji wybawiasz i wyciągasz. Znamy swoją misję, Panie. Dziękuję, że ją coraz bardziej rozjaśniasz i pokazujesz kolejne kroki. I wielbię Cię, Panie. I Panie, ja dziękuję za krew przelanych tych męczenników, bo może dzięki nim ja nie musiałem i moja rodzina tego doświadczać, Panie. Proszę Cię też o nawracanie ludzi na ziemi, aby jak najwięcej ludzi usłyszało i uwierzyło dobrej nowinie i zaczęło według niej żyć. A wtedy, Panie, tej przemocy, której dzisiaj doświadczamy na masową skalę, wbrew pozorom, tej przemocy będzie mniej lub wcale zniknie po prostu z ziemi, jeśli będziemy wierzyć Twemu Słowu i według Niego żyć. I Duchu Święty, przyjdź też dzisiaj w szczególny sposób do wszystkich ludzi, którzy cierpią z powodu utraty bliskich osób, z powodu męczarni, trudu, choroby bliskich osób. Ja wiem, Boże, że Ty tego nie chcesz. I wiem, że to zawsze bezpośrednio lub pośrednio jest skutek czyjegoś grzechu. I Panie, ja Tobie chcę wyznawać mój grzech i oddawać każdy mój grzech, za każdy grzech przepraszam. I każdą osobę, którą skrzywdziłem słowem lub czynem, lub zaniedbaniem, przepraszam w Twoje imię Jezu Chryste. I błogosławię Cię, uwielbiam i wywyższam, bo jesteś prawdziwie święty. I proszę o błogosławiony tydzień, abyśmy naprawdę, Panie, w taki nowy sposób też weszli w ten nowy rok. I niezależnie od okoliczności, aby ten nowy rok był rokiem łaski od Pana. Pan Bóg przychodzi do osoby, która ma problemy z krtanią. Bóg uzdrawia twoją krtań. Też Bóg przychodzi do osoby, która ma problemy z przełykiem. Bóg też uzdrawia ten przełyk. I też przychodzi Pan do osoby, która ma uszkodzoną trąbkę w przewodzie słuchowym. Bóg uzdrawia to miejsce. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. A ja mam też przekonanie, że dzisiaj Bóg leczy kobietę smutek po utracie dziecka właśnie. Tak to słowo pokazuje. Bóg zna Twoje cierpienie i Bóg Ci przypomina, że On nie chciał tej śmierci. Chwała Ci, Jezu. I co? Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Pa, pa. Bożego dnia. Bożego dnia i tygodnia. I tygodnia. Pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga, uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem.
stojąc przed Twoim tronem.